dzień oczekiwania na telefon od to. Już powoli zaczynam się rozglądać za innymi pracami. Tak powoli, powoli, naprawdę bardzo powoli. Może coś się ciekawego trafi. Patrzyłem, praca w Norwegii jest z zakwaterowaniem, z darmowym zakwaterowaniem, z darmowym dojazdem do pracy. Będę musiał tam aplikację CV wysłać, zobaczyć to jeszcze. Może by była dobra to praca w Norwegii. Minimum 8 tysięcy złotych netto, już na rękę, więc dobra kwota. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym poranku. Oj, dużo rozkmin jest dzisiaj i dużo myślenia plus szukania, ale dobrze, że wyjeżdżam. Jednak bardzo dobrze, że wyjeżdżam. Dzisiaj dokańczam ogarniać dom dookoła domu. No i nie wiem, i bieganie. Na razie plany na dzisiaj, nigdy nic nie ustalam do przodu. Zobaczymy. Zobaczymy. Plan na dzisiaj jest taki, że wychodzę sobie na geocaching, a później wieczorem idę pobiegać. Idę zrobić 4 razy 400 metrów, tak mniej więcej. Myślę, że to będzie dobra opcja. Z czasem będę oczywiście te metry zwiększał. Ilość tych metrów będę zwiększał. Na razie zaczyna się robić fajnie, jest dopiero godzina 10. I ja dzisiaj wcześniej wstałem, więc mam bardzo dużo dnia, bardzo dużo czasu na ogarnianie się po prostu, robienie czegoś dzisiaj. Przy domu jeszcze nie robię, ale wieczorem planuję pobiegać, więc spoko, zaraz na geocaching. Temperaturka się zrobiła cudowna, jest ciepło, fajnie. I dzisiaj tym razem nie biorę dresów, tylko po prostu biorę się w spodenki i tak sobie pójdę. No, jeszcze trzeba coś wypić, zjeść, wziąć tabletki. Pokażę wam, jakie biorę tabletki. To są te tabletki. To jest na zrzucenie, to jest tylko taki wspomagacz. Trzeba, wiadomo, przy tym ćwiczyć i tak dalej. Jedną tabletkę dwa razy dziennie, Thermospeed. Na samej są witaminy po jednej sztuce raz dziennie. I tutaj macie, widzicie, już bardzo dużo tego wykorzystałem. To są różne witaminy, co to jest. O, jest tego multum, taki zestaw witamin. No i witamina D3 plus K2, witamina, którą powinno wydzielać słońce, ale jak jest jesień, no to tej witaminy jest znacznie mniej, bo jest mniej słońca, w zimę to już w ogóle. Ja ją biorę też w lato, bo dobre samopoczucie po niej mam i fajnie mi się później po niej myśli. Dużo lepsze pomysły mam i bardziej pozytywne. Ogólnie jestem optymistą, ale dorzucam sobie. To są moje narkotyki, takie legalne narkotyki, które ja biorę. I bardzo dobrze działają. To sobie zazwyczaj przed bieganiem biorę. Nie biorę ich praktycznie codziennie, co 2-3 dni biorę taki zestaw, bo dopiero sobie co 2 dni przypominam. Powiem wam szczerze, jakbyście mieli jakieś tabletki kupować, to ja bym zaczął chyba od albo od witamin, ale to niekoniecznie. Zaczynałem od witaminy D3 plus K2. Bardzo mi się dobrze sprawdza. Niby dużo tych witamin, tego wszystkiego, ale działają. Podobają mi się, bardzo mi się dobrze po nich funkcjonuje. I to jest najważniejsze, żeby się później dobrze czuć. Ta witamina D3 plus K2 no jest mega i bierzcie mniej więcej 2000 jednostek, żeby było witaminy D3. Dzisiaj jeszcze powinien przyjść mój rower z naprawy, mój Romet. Dawno nie jeździłem na moim rowerze po zimie, coś tam się w nim podziało. Parę razy pojeździłem, próbowałem naprawić, ale sobie z tym nie dałem radę. Tym razem wysłałem do specjalisty, który się na tym zna bardziej niż ja. I myślę, że jak dzisiaj przyjdzie, to jeszcze sobie na rowerze pojeżdżę dodatkowo przez te parę dni, bo niedługo wyjeżdżam do pracy, jak się wszystko uda. Jeszcze żadnej odpowiedzi nie dostałem, ale jest godzina 9:47 i mam nadzieję, że dzisiaj zadzwonią, chociaż to nie jest w 100% pewne. No, więc cały czas czekam, ale fajnie by było sobie po prostu rowerem pojeździć jeszcze przez te parę dni, póki nie jadę za granicę do pracy. Rower będzie dopiero o godzinie 14. Żeby nie tracić czasu, to idę na geocache w stronę Mokrego Dworu Opatowic. Miejsca spacerowego, które bardzo lubię. Tam lubię spacerować, lubię tam chodzić. Idziemy sobie dzisiaj poszukać geocache z tamtej strony. Zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Geocache oczywiście będzie w innym odcinku, ale dzisiaj macie taki vlogowy dzień z dzisiejszego dnia, co ja mniej więcej robię. Mam teraz czas, który mogę wykorzystać, to nie lubię, jak on mi się marnuje, więc wyruszam.
124. Kierunek. Księże Wielkie. Udało mi się dotrzeć na Księże Wielkie i stąd rozpoczynałem zazwyczaj swój szlak na Mokry Dwór Tresno. Nie wiem, ile dzisiaj mi się uda przejść, ale dzisiaj raczej geocache'owo będzie, więc będę chodził po geocache'ach. No, także dzisiaj taki chillowy dzień. Idę się przejść po prostu. Jest słońce, ciepło. Niestety nie kupiłem wody. Nie wziąłem też wody z domu, a myślałem, czy brać wodę. Myślałem, nie, nie przyda mi się. Zawsze jest takie gadanie. No ale dobra. Może po drodze raczej nie będzie za szybko żadnego sklepu, ale myślę, że wytrzymam. Jestem na lekko spakowany, więc będzie dosyć fajna dzisiaj wycieczka. Powiedzmy, później na rower oczywiście. Tak właśnie tak wygląda zazwyczaj mój dzień. Jak nie mam co innego do roboty, no to zawsze coś mam do roboty, więc idę i ruszam w poszukiwaniu geocache'y. Jestem już na geocache'u. Wiecie, na co trzeba uważać, wchodząc w takie miejscowe jak tutaj, gdzieś tam zalesione i tak dalej. Nawet po takich miejscach jak geocache trzeba uważać na wszystko, a mianowicie patrzcie, co tu się dzieje. Widzicie? Igła od tego strzykawki. A tutaj dalej. Pa. Masakra. Tak to właśnie wygląda. Trzeba uważać naprawdę, chodząc po jakichś takich dziwnych miejscach. Ja szukam cache'y. Tak wygląda mniej więcej szukanie cache'y. Gdzieś tam sobie chodzicie. Nie zawsze jest to taki teren leśny. Zazwyczaj to też jest w miastach. Gdzieś przy budynkach, w galeriach handlowych potrafi być naprawdę. W przeróżnych miejscach. Takie coś lubię na tripach. Mega. Nie wiem, jak to się nazywa, ale jest pyszne. Tam są takie żółte. Mega dobre. Wiecie? Jest takie mirabelki czy coś takiego. Tak myślę, że to tak się nazywa. Jestem już w połowie trasy, może prawie połowie trasy. Trzy geocache'y już znalazłem. Lecę na następne. Jeszcze mi zostało 6. Tak myślę, do końca tej trasy, tak mniej więcej. A później będę wracał do domu i na rower, tak myślę, albo pierw pobiegam. Na razie wcinam. Są pyszne. Co do tych cache'ów, słuchajcie, no to czasami jest tak, że nie ma tych cache'ów. Na przykład ja teraz nie mogę go znaleźć, jest ciężko go znaleźć. Jestem na dachu, jak widzicie, jakiegoś budynku. I też pokazane jest, że mniej więcej jest tutaj obok cache, a jakby wskazówce co do cache'a, gdzie on się może znajdować, jest opisane, że to jest dach. Więc wiecie, dosyć ciężko. Wchodzicie na dach jakiegoś budynku, żeby znaleźć cache'a. Więc czasami trzeba być ostrożnym w tym, ale zazwyczaj nie ma takich miejsc. Jest to cache, który jest tu schowany, jest z 2010 roku, więc wtedy zasady geocachingu w Polsce były niejasne do końca. Teraz już ludzie bardziej to ustalili, że raczej nie chowa się w takich miejscach, jak już chowacie to albo na premium, tak dodatkowo dla ludzi, którzy wiedzą, co robią, albo po prostu ostrzegacie, że taka sytuacja może mieć miejsce i trzeba uważać, albo trzeba się jakoś zabezpieczyć, albo coś, wiecie. Trzeba zachować szczególną ostrożność. I szukam dalej tego cache'a i no, jeszcze mi zostały chyba dzisiaj 5-6 cache'y do znalezienia. Zrobiłem dzisiaj już z 15 km tak na spokojnie i wracam do domu nareszcie. Idę dzisiaj jeszcze na rower i nie wiem, co z moim bieganiem. Jak nie bieganie, no to rower, jak nie rower, no to bieganie. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. 9 cache'ów znalezionych, więc jak ktoś nie wie, co to jest geocaching, to serdecznie zapraszam go do poglądania na mojej stronie na YouTubie odcinków z geocache'y. Zobaczcie, jak to wygląda od zerowego do któregoś tam, który jest aktualny. Powoli już jestem w domu, nareszcie, na szczęście w sumie. Myślę cały czas nad tym bieganiem i rowerem. Chyba bardziej wybiorę się na rower niż na bieganie, z tego względu, że dzisiaj bardzo dużo przeszedłem. To będzie z ponad 20 km ładnie. I mam zakwasy po ostatnim bieganiu. Dlatego raczej chyba rower będzie. I przejadę się na jakąś fajną miejscówkę. Zobaczę, o ile rower już jest, bo jeszcze nic w sumie nie wiem. Tam ktoś inny miał go odebrać. No i jeżeli będzie rower, no to jadę dzisiaj na naprawdę jakąś fajną miejscówkę. Na zachód słońca czy coś. Będę się dzisiaj wychillować.
Pierw oczywiście odpocznę przed tą jazdą, a później jeszcze gdzieś was zabiorę. Nie wiem, gdzieś, po prostu gdzieś. Gdzieś, gdzie będzie ładny zachód słońca. Tak myślę, że dzisiaj taka opcja będzie fajna. Tego, żeby zakończyć dzień jeszcze przed w sumie ostatnim tygodniem albo ostatnimi dwoma tygodniami w Polsce. Dawno go nie widziałem w sumie. No od zimy go nie widziałem. W sumie nie jeździłem nim od zimy, bo go widziałem stał, jeszcze czekał na naprawę i tak dalej. No widzę, że to zębatki wymienili całą tą kasetę z tyłu. Parę rzeczy pozmieniali, dorzucili, także spoko. Mam nadzieję, że nie będzie tego problemu. Miałem taki problem, że przy mocniejszym, przy większych biegach, przy dodaniu trochę powera do tego roweru, przeskakiwał mi łańcuch i to nie była kwestia łańcucha. Chociaż łańcuch i tak był rozjechany już, ale coś z kasetą było. No i teraz jest nowa kaseta. Zobaczymy, to będzie śmigać. Widzę, że przerzutki zostawili to samo, te same śruby zdarte. Przód, ten bok wymienili chyba, nie wiem. Muszę się przejechać, zobaczyć. Jakiś taki mały mi się wydaje. Niby rama 21-calowa, duża i tak dalej, ale jakiś taki malutki. Malutki, strasznie malutki. Nie wiem, czemu mam takie wrażenie. No, jadę się przejechać i w jakieś fajne miejsce. Jeszcze mam z godzinkę, półtorej do zachodu. Będę dzisiaj kończył dzień. Już taki wymęczony jestem po tym wszystkim, że przydałoby się chociaż trochę odpocząć. Bardzo fajnie się i przyjemnie jeździ na tym rowerze. W końcu mam swój rower. Niestety niedługo będę jechał do Holandii, więc go tu zostawiam na kolejne pół roku. Szkoda, bo myślę, że zdążę sobie dłużej na nim pojeździć. Niestety nie udało się. Tak wygląda Romet. To jest Romet Mustang M5 chyba? Chyba tak. M3. No. Romet Mustang M3, fajny rowerek, dobry, w góry gdzieś, dalsze trasy też się sprawdza, chociaż nie ma tych dziur na zaczepy pod bagażnik, to da się jakoś to wykombinować. Teraz robią specjalne bagażniki, pod które po prostu możecie przypiąć je do ramy i tyle, jest nawet spoko, więc nie ma co się martwić, w razie jakbyście kupili bez. Z pewnością jeszcze sobie na kanale zobaczycie, jak jeżdżę na tym rowerze. Możliwe, że za rok dłuższe trasy zobaczymy. Jak już też bym zrobił busa, no to pewnie też rower będę zabierał ze sobą. W razie czego, jak busa gdzieś zostawię, to jakiś rowerkiem gdzieś pojeździć po górach czy coś też będzie dosyć spoko. Na razie jadę na wzgórze Gajowe we Wrocławiu i tam myślę, że sobie popatrzę na słońce. Tak przynajmniej myślę i tak jest plan na w sumie teraz. Nie mam innej miejscówy dzisiaj. Chciałem w jedno miejsce jechać trochę dalej, ale jest za daleko już na dzisiaj, a jeszcze mam dużo roboty, także no, musicie mi wybaczyć. Lecimy na wzgórze Gajowe tak na koniec dnia, żeby zobaczyć zachód słońca. Chciałbym wam powiedzieć, że jest lepiej, ale niestety słońca nie ma, możecie sobie tam zobaczyć. Między drzewami zaszło słońce za chmury i niestety nie będzie dzisiaj zachodu słońca na wzgórzu Gajowym. Szkoda, bo w sumie bardzo chciałem, ale co zrobić? Karetka to karetka, straż pożarna non stop tu jeździ w jedną i w drugą stronę. Tak cały czas i na sygnale. Nie wiem, o co chodzi, ale coś dziwnego. Już trzeci raz robią kółko, może nie mogą czegoś znaleźć, no nie wiem. Jadę jeszcze gdzieś się przejadę. Niestety wzgórze Gajowe dzisiaj odpada, szkoda, bo myślałem, że jednak pokażę wam zachód słońca, ale bywa, że czasami go nie ma po prostu. Jednak nie było tego zachodu słońca, niestety dotarłem do domu, wróciłem się. Następnym razem może już z Holandii jakiś zachód słońca wam pokażę. Albo wschód słońca, jak wyjdziemy gdzieś na zdjęcia. Na dzisiaj to będzie tyle, na cały dzisiejszy dzień. Dzisiaj 3 odcinki nagrałem. Daily vloga nagrałem, vloga, daily vloga, jak tam uważacie. I to będzie na tyle. Widzimy się pewnie już niedługo w kolejnym vlogu, na kolejnych keszach. Tym razem jeszcze póki jestem w Polsce, to będę rowerem jeździł na kesze. Będzie to znacznie szybsze. Może jeszcze więcej tych keszy będę dziennie nagrywał, powiedzmy na odcinek z 6. Tak, żebyście coś tam jeszcze mogli zobaczyć, a nie 3.
No to na dzisiaj tyle. Słuchajcie, do zobaczenia. Lajki, komentarze, wiecie, subskrypcje, dzwonki, wszystko naraz. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.